Jestem taką małą żyrafą, że nawet nie mogę dosięgnąć do tego drzewa! Synu, zobacz na to! Ja jestem taką ogromną żyrafą i mogę tutaj do połowy drzewa dosięgnąć! Ej, ty masz taką wysoką szyję, a ja jestem jeszcze malutką żyrafką, ale będę chciał się powiększyć, tata! Synu, chciałbyś być taki duży jak ty? Mogę cię nauczyć! To jak, tata? Dobra, pokaż mi! Ja tutaj próbuję dojść, ale zobacz, moja szyja jest taka mała dalej! No co? Ja jestem taki wielki! Nie no, synu, ty nie możesz być taki mały. Zobacz, tutaj są takie owocki i ty musisz je zjadać. Wtedy twoja szyja będzie większa, tak jak twój tata. Miam, 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 miam. Ej, faktycznie, ty masz taką wielką szyję, tata. Dobra, widzowie, ja też muszę coś zjeść. Czekaj, tutaj coś jest, mogę to wziąć? No pewnie, że tak, tylko uważaj, żeby to nie było za duże. Tak, zjadaj to. Ej, mam jeden wielkości szyi, to jest bardzo ekstra. A teraz zjem sobie truskaweczkę, uwaga, i biorę... nie, nie mogę jeszcze, muszę coś mniejszego. Synu, jesteś za mały. Jest trochę mniejsze rzeczy, o widzisz? Tak, teraz się powiększyłem, dzięki wielkie. Dobra, tutaj mam kolejne rzeczy. Ile tu jest bananków, tata, patrz jak ja rosnę szybko. Tak, o to właśnie chodzi. Ale chwila, synu, ty faktycznie bardzo szybko rośniesz. No tak, widzisz, bo teraz zjadam rzeczy. Zobacz jaki jestem w porównaniu do ciebie. Jeszcze trochę mniejszy, ale za chwilę będę większy. Ej, co to ma być? Czemu ty się stajesz taki duży? No co, zjadam sobie to wszystko, patrz. A miam, miałam tutaj cytrynki i rosnę i jem wszystko. Nie, poczekaj, zostaw coś tacie. Tak, twój tata musi zjeść wszystko. Miam, 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 miam. Ej, tato, jak ty się powiększasz i masz długą szyję, ale poczekaj, ja tutaj se zjem te malutkie boróweczki, jeszcze pomarańce, już mam 70 wielkości. Patrz, teraz mogę nawet podejść do tego drzewa i już dosięgam. No co? Nie, synu, to jest niemożliwe. Patrz, jak ja jestem wielki, ale w takim tempie ty mnie przerośniesz. No tak, tata, bo jestem bardzo dobry. Patrz to, juhu, biorę tutaj wszystko, błyskawice i lecę. O nie, co ty robisz? Przestań to zjadać, ty jesteś zbyt mocny. Jak to zbyt mocny, tata? Patrz, będziemy największymi żyrafami. Ja tutaj już dosięgam na luzie. Nie ma takiej opcji. Wiesz co, synu? Chyba muszę się ciebie pozbyć. Nie możesz być większą żyrafą ode mnie. Co? Ale jak to pozbyć? Przecież ja jestem taką fajną. Sorry, ale ty się naprawdę zaczynasz szybko rosnąć. Sorry, synu, ale teraz zjadam cię. A, no nie, tata mnie zjadł. No nie, znowu mam zero wielkości, a tutaj są inne żyrafy. Wow, ile ich tutaj jest. No tak, i mają jeszcze większą szyję ode mnie. O nie, synu, ale to ja zostanę największą żyrafą na świecie. O nie, nie ma takiej opcji, widzowie. Ja muszę zostać najlepszy. Poczekajcie, o tutaj, ile jest żyraf. Ale fajna, taka niebieska. Też chcę taki być. Ej, żyrafy, macie zjeść tą małą żyrafę. Słyszycie mnie? Ej, nie, czemu mnie? Ja jestem taki fajny. Czekaj, muszę zjadać te rzeczy po kolei. Za chwilę będę największy. Nie ma szans. Zjemy cię zaraz wszyscy. Patrz, jaką ja jestem wielką żyrafą. Wracaj tutaj. Ej, faktycznie, dobra. Nie, widzowie, muszę się powiększyć, żeby być większą żyrafą od mojego taty i będę mieć taką długą szyję. Co ty powiedziałeś? Dzieciaku, ja będę większy od ciebie. Nie ma szans, że ty urośniesz. I właśnie teraz idę cię zjeść. Nie, zostaw mnie, tata, ty na co, no jesteś większy, nie. O tak, aha, i co, teraz cię zjadam, wracaj tu. Ale za tobą jest jeszcze większa żyrafa. Zobacz, jak ona za tobą leci. O nie, faktycznie, ale wiesz, że ta większa żyrafa tak naprawdę chce zjeść ciebie. Co, mnie? Jak to mnie? Nie, mnie nie! Ołaj, zostałem zjedzony! Ohoho, wiedziałem, dobrze ci tak! Muszę się mega skupić, żeby być jeszcze większy i naprawdę będę teraz najlepszy, bo ty mnie zjadasz, w takim razie ja ciebie też za chwilę! Nie ma szansy, no co ty w ogóle mówisz? O nie, ja muszę zostać największą żyrafą, widziałeś co się przed chwilą stało, lepiej nie próbuj być największy! Jak to nie próbuj? Będę próbował, bo chcę być naprawdę najlepszy! Dobra, w takim razie widzowie, ja tutaj widzę, ej, tu jest jakaś strefa VIP, może spróbuj. Próbuję tutaj wejść. Synu, co ty próbujesz zrobić? Czemu ty jesteś przy tej strefie? 400 robuxów kosztuje VIP. Nic, tata, wiesz co, to jest bardzo drogie i nie kupiłem tutaj wejścia. Aj, bardzo dobrze, ale chwileczkę, czemu ty właśnie teraz zjadłeś ten super prezent? Ej, tak, chwileczkę, ty, czy ja jestem teraz w tym momencie większą żyrafą od ciebie? Zaraz, nie, synu, to chyba nie może być prawda. Czemu ty jesteś taki wielki? O nie, nie pozwolę ci na to. Czekaj, ja też muszę to zjeść. Nie, ja chciałem zjeść mojego tatę, bo on był taki wielki, no nie.
O tak, patrz teraz na mnie, jestem teraz taki ogromny, prawie tak wielki jak ty. I chwileczkę, mam dłuższą szyję od ciebie, mogę cię teraz zjeść. Nie, zostaw mnie, tata. Nie ma szans, jesteś taki wielki jak ja, dlatego teraz zjadam cię. No nie, znowu. Wiecie co, w takim razie muszę naprawdę zostać największy i teraz już nic mnie nie obchodzi. Ale masz przewalone, współczuję ci, bycie taką małą żyrafą jest ciężkie. No nie, tutaj jakaś mnie goni i znowu mnie zabiła. Nie pozwolę na to, teraz wejdę znowu do tej strefy VIP i zostanę największą żyrafą, naprawdę. Ej, Luczek, co ty robisz? Nie ma opcji, patrz jaki ja jestem wielki, mam 100 tysięcy siły. O nie, widzowie, w takim razie kupuję tutaj tarczę za 39 robuxów i nikt mnie nie zabije. Co ty mówisz? Ja cię rozwalę, chodź tutaj, zjadam cię. Chwila, czemu nie mogę cię zjeść? Bo mam przez minutę tarczę i teraz będę zjadać wszystkie prezenty, żeby być jak największy. No co? Nie, ty teraz będziesz taki duży, ja muszę ciebie zjeść, chodź tu. Nie uda ci się, a poza tym wejdę sobie tutaj do sklepu i chyba kupię sobie taki magnes, taki jest. I teraz za 250 robuxów będę zgarniać całe jedzonko. Jaki jeszcze magnes? O czym ty mówisz? Czemu ty jesteś taki dobry? I bardzo dobrze, czekaj, spróbuję pójść sobie tutaj na warzywka i owocki. Uwaga, czy ten magnes działa? Tak jest, te wszystkie owoce do mnie idą same. O nie, chodź tutaj, muszę cię zjeść, ale ta głupia ochrona, ty jesteś zbyt silny, jakaś inna żyrafa chce mnie zjeść. I bardzo dobrze, tak jest, zjedz go tu, ale dostałeś, tato. Ała, czemu musiałem zginąć? Czekaj, muszę kupić tarczę szybko, żeby nie zostać zjedzonym na kolejną minutę. Dobra, mam na minutkę i teraz wejdę sobie do strefy VIP, ahaha, i zjadam wszystko. O nie, nie mogę ci na to pozwolić, ja muszę być większy, chodź tutaj, idę do ciebie. Mam już 20 tysięcy wielkości, moja szyja za chwilę będzie jeszcze większa. Nie ma szans, bo moja jest największa, patrz jak ja jestem wielki, prawie tak duży jak ta największa żyrafa. Ej, faktycznie, tata, jesteś jeszcze większy ode mnie i ach, nie mogę ci zjeść ani ty mnie, a co tak się denerwujesz? No co, to ja cię chcę zjeść, chodź tutaj, ty głupia żyrafo. O nie, dobra, za 39 robuxów powiększę się razy dwa moją szyję i uwaga, jestem ciekawy, czy będę troszeczkę większy. Ej, chwila, Luczek, czemu ty nagle stałeś się troszeczkę większy? O tak, bo tata, zacząłem jeść dużo owoców i warzyw, tak. Ja jako żyrafa będę największy. Ale przecież ty stałeś w miejscu i nagle twoja wielkość mega się zwiększyła. To jest podejrzane. No widzisz, tata, trzeba się nauczyć od najlepszych. Dobra, teraz pójdę sobie pozbierać różne warzywa, ale nie, tam ktoś idzie. O, chyba cię zaraz zje. Tak, dawaj tego tą małą żyrafę, zjedz ją. Nie, dobra, musiałem kupić sobie oczywiście ochronkę, bo ona też mnie bije. O, dlaczego nie możemy cię zjeść? No nie, ta twoja głupia tarcza, zaraz cię rozwalimy. O nie, muszę kupować jak najwięcej tych tarcz i zostać jak największy w tym czasie. Co ty mówisz? Nie ma szans, dawaj do mnie, no teraz chcę cię zjeść, ale muszę poczekać jeszcze 40 sekund. Dobra, ja w takim razie kupię sobie razy 5 wielkość za 59 robuxów. Ej, chwila, co? Razy 5 wielkość? Coś takiego w ogóle nie jest? Tak jest, mam 320 tysięcy wielkości, ahaha, i dawaj szybko zjem tego typa, który tutaj jest. Zaraz, co ty robisz? Miam. Nie, rób tego. Tak jest, on deadnął i mam 600 wielkości. Kto mi teraz podskoczy, co? O nie, Luczek, ty jesteś teraz taki duży, jak ty to zrobiłeś? I bardzo dobrze, bo jestem bardzo głodny, to dlatego. No nie, nie mogę ci na to pozwolić. Ja muszę być większy od ciebie. I chwileczkę, zobacz, co teraz mi się dzieje. O, powiększam się jako żyrafa i jestem większy od ciebie. Ej, ja nie mam teraz nawet koronki, a ty masz. No nie, zostaw mnie. Tak, idę cię teraz zjeść. Nie zostaniesz największą żyrafą. Chodź tu. O, dobra, szybko, widzowie, muszę stąd uciec. Tylko co mam zrobić, żeby mój tata był mniejszy ode mnie? Ja już moją szyją jestem naprawdę duży. Zobaczcie, jak tutaj dosięgam. Ej, tata, nie jedz mnie, please. O, tak, jakie są twoje ostatnie słowa? Jak byłeś malutką żyrafą, to byłeś słodziutki, ale teraz niestety nie mam litości. Muszę cię zjeść. No nie, widzowie, mój tata jest naprawdę zły, ale spokojnie, kupię 10 razy wielkości za 100 robuxów. Czekaj, co ty kupujesz? Nie rób tego. Tak jest, dobra, kupiłem to i pum, mam teraz 6 milionów. I co teraz, tata? O, przepraszam cię, synu, nie, może się dogadamy, chodź, pozbieramy razem owocki z tych drzew. Teraz chciałbyś pozbierać owocki, tak? Bo jesteś teraz mniejszy ode mnie, to dlatego. No tak, proszę, synu, zostajmy szczęśliwą rodziną, tak, rodzina żyraf, ale to by było super, aha, i mój tata ten, mam 8 milionów wielkości, a tam jest kolejna żyrafka. Nie, co ty robisz?
ty jesteś najgorszy! Bardzo dobrze, muszę ją znieść, bo ona przede mną ucieka! Co ty robisz? Nie jest ich, to są takie małe żyrawki! Ojej, ona gdzieś uciekła w tamtą stronę, dobra, za chwilę do niej wejdę! Ej, synu, czekaj na mnie, ja jestem teraz taką małą żyrafą! O, jestem najmniejszy na świecie! Czekaj, szukam cię i nigdzie cię nie widzę! No nie, zostaw mnie, jestem taki malutki, a ty jesteś ogromny! Aha, widzisz to? Teraz ja mam największą szyję i mogę dosięgać wszystkiego jako ta żyrafa i wiesz co, nie pozwolę ci na to być taki niemiły, muszę cię zjeść! Nie, czekaj, daj mi zjeść troszkę owoców, patrz, ja też się zaraz powiększę i będę większym żyrafą od ciebie! Nie ma takiej opcji, niestety, ale muszę cię zjeść, am, niam, niam, tak jest, zostałem największą żyrafą na świecie!